Dziś pokażę Ci, jak dodać delikatną winietę do zdjęcia w panelu Effects w Adobe Lightroom. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Przejdźmy zatem do modułu Develop. Zaczniemy Adobe Lightroom, potem użyjemy też Adobe Lightroom Classic. Pomyślałem, że będę używał tych programów na zmianę, jeśli będę pokazywał narzędzia, które tu i tu są identyczne, po to, żebyście przyzwyczaili się do tych różnic, że one troszkę te narzędzia inaczej wyglądają, ale robią dokładnie to samo. Nieistotne, czy robicie to na komputerze w Adobe Lightroom Classic, w Adobe Lightroom, czy robicie to na telefonie w Adobe Lightroom. Wszystkie suwaki mają dokładnie te same możliwości i tak samo działają na zdjęcie. Przejdźmy zatem do panelu edycji. Wchodzimy sobie w efekty, rozwijamy sobie tutaj ząbkiem winietkę i tutaj mamy tych 5 suwaczków. Pierwszy to jest winiet, czyli amount. Steruję mocą, z jaką działa na zdjęcie winieta. W lewo robimy ciemną winietkę, w prawo jasną. Tej jasnej nie będziemy oczywiście używać. Ją używało się chyba w latach 80. do takich portretów glamour, ale teraz takich cudów już raczej się nie robi. Chyba że taki efekt macie w głowie, wtedy możecie go jak najbardziej używać. Drugi suwak to jest midpoint. Ten suwak ustawia, jak bardzo do środka będzie sięgała winieta. Zobaczcie, jeżeli go ustawimy na 100, wtedy jest tylko winietka delikatnie po rogach. Jeśli weźmiemy go na 0, winietka sięga prawie aż do samego środka zdjęcia. Mamy też suwak roundness i on zmienia kształt winiety z bardziej takiej owalnej na okrągłą. Zobaczcie, jest winietka owalna, teraz jest okrągła. Następny suwak, feather, on steruje, jak gładkie ma być przejście pomiędzy tą przyciemnioną częścią zdjęcia, a tą częścią zdjęcia, która nie jest jakby przyciemniana przez nasz efekt winietki. Zobaczcie, możemy ustawić tak, że mamy takie ostre przejście tutaj i wtedy delikatnie sobie je zmiękczyć. Ja przeważnie ustawiam ten suwak dosyć mocno na 80, nieraz nawet na 100. Chcę, żeby to przejście było jak najbardziej subtelne i jak najbardziej delikatne. I ostatni suwak, highlights. Ten suwak steruje stopniem zachowania kontrastu podświetlenia, gdy wartość tutaj winietki, ta amount, jest ujemna. Nadaje się to do takich zdjęć, gdzie chcemy zachować jasne lub prześwietlone partie zdjęć. Zobaczcie, jeśli tak chciałbym przyciemnić zdjęcie, dokładnie jak teraz, troszkę denerwowałoby mnie, że te przepalenia tutaj na niebie i te jasne brzozy są za bardzo przyciemnione i chciałbym odzyskać te jasne partie. Wystarczy, że suwak highlight przesunę w górę i zobaczcie, jak szybko odzyskujemy tutaj przepalenia na niebie i tutaj ten kontrast pięknie w tych jasnych częściach. Także też tutaj przy tych żółtych kwiatkach w tle. Zobaczcie, mamy highlights wzięty na 100, bierzemy highlights na 0. Wygląda to dużo mniej naturalnie. Tak może się wydawać, że ta winieta w tym miejscu jest usunięta, ale zobaczcie, nadal ta winieta jest. Po prostu program stara się odzyskać troszkę tych najjaśniejszych partii w zdjęciu. Przejdźmy sobie teraz może do Lightroom Classic. Zobaczmy sobie kolejne zdjęcie i na nim też zastosujemy sobie teraz delikatną winietkę. Zobaczcie, mamy tu zdjęcie portretowe zrobione na takiej jasnej bramie. Jeśli sobie ustawimy tą winietkę troszkę większą, midpoint, weźmiemy sobie tak, tą owalność, przenikanie troszkę zwiększymy, zobaczmy, może tak. Teraz jeżeli mamy jeszcze ustawiony highlight priority, to tutaj zauważcie, ta część zdjęcia, na którą winietka działa, jest tyci cieplejsza. To zdjęcie było obrabiane dosyć chłodno i ta kratka powinna być biała. Ona tutaj i kratka i podłoga tutaj, dokładnie ta kostka, w tym miejscu jest chłodniejsza niż w tym. A jeśli weźmiemy na color priority, przełączymy, wtedy jakby program stara się przyciemnić zdjęcie, ale zachowując kolor, czyli stawia priorytet na kolor, a nie na prześwietlenia. Myślę, że w tym przypadku dużo fajniej ta winietka wygląda, jeśli ustawimy tu na kolor i dopiero wtedy ustawimy ją sobie już wedle własnych potrzeb i ona dużo bardziej tak naturalnie na tym zdjęciu będzie się prezentowała. Sama moc winiety to już jest kwestia jakby wtórna i zależy od Was, jak mocno chcecie. W moim przypadku na przykład taka winieta myślę, że byłaby spoko i wygląda naprawdę fajnie.
Można też użyć tutaj suwaka Highlights, żeby troszkę odzyskać te jasne części tutaj bramy. I w tym przypadku nawet fajnie się to sprawdzi. Zachowamy winietę, ale zachowamy też te jasne linie, które świetnie grają na tym zdjęciu. Ja tutaj ustawię je na 100%. Zobaczcie. Dodaliśmy delikatną winietę, także zachowując te jasne partie oraz zachowując właśnie kolor, czyli ta winieta nie zmienia koloru w naszym zdjęciu. Zobaczmy sobie tutaj może kolejne zdjęcie. Tutaj zastosujemy sobie też winietkę. Całkiem fajnie będzie tutaj właśnie skupić wzrok na środku kadru. Ja często biorę sobie tą winietkę dużo więcej niż potrzebuję. Wtedy ustawiam sobie inne parametry, wtedy lepiej jest widać tą winietę. Ustawiam sobie, jak ona ma działać, jak ma wyglądać. W tym przypadku właśnie roundness ustawię na minus 60. To przenikanie około 70, myślę, będzie ok. I teraz powstaje pytanie, czy chcemy tu zastosować highlights, czy nie. Ale to za chwilę, najpierw sobie sprawdźmy, czy lepiej to wygląda na color priority, czy highlight priority. W moim przypadku, ponieważ mamy tutaj dużo takich jasnych punktów, w tych częściach, które przyciemniamy, dużo lepiej tu wygląda, moim zdaniem, ustawienie highlight priority. I to ustawienie na moich zdjęciach jest w 80% zdjęć, a może nawet więcej. Color priority stosuję tylko do wybranych zdjęć. Paint overlay to jest bardzo stara metoda, której kiedyś na początku Photoshopa się używało. Teraz ja bym proponował nie używać jej w ogóle. Skupmy się tylko na highlight priority, color priority. I tutaj ja jeszcze chciałbym właśnie wyciągnąć te highlights, które tu są pomiędzy liśćmi oraz tutaj na tym wagoniku. Ta jasna część, ona troszkę teraz dziwnie tak przyciemniona wygląda. Wyciągniemy ją sobie, może nie na maksa, na jakieś 65%. I dopiero teraz cofam sobie winietkę na 0, czyli nie ma winietki zastosowanej. I dopiero delikatnie sobie przesuwam ją do punktu, w którym chciałbym, żeby ona się znajdowała. W moim przypadku będzie to powiedzmy właśnie 40, minus 40. Teraz możemy sobie zobaczyć zdjęcie przed i po zastosowaniu tej winiety. Myślę, że bardzo fajnie ta winieta skupia wzrok właśnie na parze młodej i świetnie skupia właśnie oko widza w tym miejscu. Zobaczmy sobie jeszcze może jedno zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcie zrobione telefonem w Alpach. Zobaczmy sobie winietkę. Dokładnie tak. Ustawimy sobie tutaj jej roundness. Myślę, że coś takiego. Sam midpoint pociągniemy na maksa jak najbardziej. Roundness myślę, że o 40-45 tutaj około. Fajnie to wygląda. Przenikanie ustawimy na maksa, tylko około 65. W tym przypadku, jeśli chodzi o highlights, pobawimy się nim na koniec. Zobaczmy sobie teraz, jak byśmy chcieli, żeby ta winieta wyglądała. Przyciemnimy sobie bardzo subtelnie. Ja nie chcę tutaj dawać za dużej tej winiety, ale naprawdę chcę, żeby troszkę ten wzrok się skupiał na środku. Ustawię minus 18. Myślę, że jest tak fajnie. Zobaczmy, czy lepiej będzie tu wyglądać highlight priority, czy color priority. OK, color priority jest delikatniejszy. Bardziej zachowuje tutaj kolor tej zieleni, która jest na tych zboczach. I dużo fajniej wygląda też niebo. Ono nie jest tak przyciemnione. Ten kolor jest fajniejszy. To zostawimy sobie tutaj na styl na color priority. Możemy sobie troszkę jeszcze zwiększyć tą winietę, może 21. Teraz dopiero sprawdzę sobie suwak highlights, który zobaczcie, ustawiony na 100, wyciąga mi troszkę tutaj właśnie kontrast w tych chmurach, pomiędzy chmurami a niebem oraz delikatnie na tych najjaśniejszych partiach tutaj kamieni i w ten sposób bym to zostawił. Zobaczcie, przed i po zastosowaniu winiety oko skupia nam się dokładnie na centrum kadru i ktoś powie, ale po co stosować winietę? Czemu ją stosuję? Ja stosuję winietę, ponieważ lubię skupiać wzrok na jakimś obiekcie, na jakimś miejscu zdjęcia. Jeśli robię zdjęcia portretowe, często używam lamp w plenerze czy w studio, wtedy ja kreuję tą winietę lampą, czyli
doświetlam sobie fajnie twarz i mam delikatne przejście, zanikanie tego światła na bokach kadru, bo zdjęcie jest oświetlone tylko w centrum przez lampę błyskową, tak samo w plenerze, jeśli używam lamp błyskowych. Przy takich zdjęciach pejzażowych tutaj jedyne, co możemy zrobić, to właśnie przyciemnić pewne partie zdjęcia, żeby skierować wzrok widza właśnie na obiekt, który chcemy, żeby był takim główniejszym centrum kadru i żeby ten wzrok właśnie tu bezpośrednio, delikatnie szedł. Jeżeli patrzymy na to zdjęcie, tu nie widać żadnego przyciemnienia. Zwykła osoba na pewno go nie zauważy, a różnica jest bardzo duża, bym powiedział. To zdjęcie wydaje się bardziej wciągające, bardziej skupia człowiek się na środku, na tych górach, na samochodzie. W tym filmie to już będzie wszystko. Mam wielką nadzieję, że ten film był pomocny i dowiedziałeś się czegoś interesującego. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę, pomówisz, że mi to w rozwoju tego kanału i nakarmi algorytmy YouTube'a. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to właśnie teraz, przyklikając przycisk subskrybuj poniżej, by nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.